Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dziś mam dla Was 10 rzeczy, które nauczył mnie minimalizm podczas tej mojej drogi rocznej. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania i przepraszam, że tak z ręki nagrywam, ale skasował mi się sam początek filmu, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że zostaniecie ze mną. Nie będą to jakieś bardzo głębokie przemyślenia, raczej takie do codziennego użytku, które przydadzą się w codziennym życiu. Pierwszą taką rzeczą jest odkładanie wszystkiego na miejsce. Po zredukowaniu liczby rzeczy, jakie posiadam, każda z nich ma swoje miejsce. Nie ma tak, że nie wiem, gdzie ją położyć, bo tu się nie zmieści, tam się nie zmieści, tu nie pasuje, tam nie pasuje. Tylko każda właśnie rzecz ma swoje miejsce i kiedy ją używam, to odkładam ją tam. Nie ma, czasami oczywiście zdarza się, że mam zły humor albo coś, cokolwiek, jestem zajęta bardzo i tego nie zrobię. Ale w większości przypadków każda rzecz jest odkładana na miejsce po tym, jak ją użyję i dlatego nie gromadzą się one wokół mnie. Drugą rzeczą, bardzo ciekawą myślę, jest to, że nauczyłam się wykorzystywać rzeczy, które już posiadam. Jeśli, dajmy na to, potrzebuję jakiegoś pudełeczka do organizacji kosmetyków i kusi mnie, żeby właśnie pójść do sklepu i kupić nowy, piękny kuferek albo jakąś skrzyneczkę do organizacji, albo nawet jakieś pudełeczko i tak dalej, to staram się zobaczyć najpierw w moim domu, nawet na strychu coś można znaleźć i naprawdę czasami łupy są zaskakujące. Staram się właśnie znaleźć coś, co już mam i zobaczyć, czy w tym mi pomoże, czy też nie. I w większości przypadków zaskoczę Was, ale nie muszę kupować nowych organizerów, czy czegoś do wystroju i tak dalej, bo wszystko jest już w moim domu. Może to też wynika z tego, że pół na pół, tak w przypadku, to nie są też moje rzeczy, tylko to, co znalazłam na strychu właśnie. I one należą ogólnie do rodziny i one nie są używane. Ale jeśli macie taką możliwość, jeśli mieszkacie w domu rodzinnym, to naprawdę można tam znaleźć super perełki bez wychodzenia z domu i wydawania pieniędzy niepotrzebnie. Po trzecie, nie chodzę już do galerii na poprawę humoru. Jeśli mam zły humor, coś się stało, mam te dni albo coś w tym stylu, nie chodzę już na zakupy, nie chodzę, często właśnie nie chodziłam typowo na zakupy, tylko a poglądać sobie, bo mi się nudzi, bo jestem smutna i tak dalej. Teraz już tego nie robię, bo nie czuję takiej potrzeby i zawsze wtedy niby chodziłam tylko poglądać, ale wychodziłam z czymś, może nie z całą siatą zakupów, ale zawsze coś musiałam sobie kupić. Teraz już tak nie robię i w sumie nie wiem dlaczego, ale tak naturalnie mi się tego odechciało i uważam to za ogromny plus i zaoszczędziłam na tym na pewno mnóstwo pieniędzy. Uczyłam się też tego, żeby bardziej poświęcać się pasji, a nie rzeczom. Kiedyś mogę stwierdzić, że byłam ogromną materialistką. Kiedy miałam fazę na kosmetyki do makijażu, to było, myślę, najgorsze, bo cały czas myślałam tylko, co mogę nowego kupić. Cały czas oglądałam tutoriale makijażowe, hole zakupowe na YouTubie i spisywałam sobie listę, czego mi potrzeba do uzupełnienia swojego kuferka, bo chciałabym malować innych. Natomiast faktycznie dostrzec, że mam dużo tego makijażu, że mam dużo rzeczy, które już mogę wykorzystać i już mogę ćwiczyć na koleżankach, na kuzynce i tak dalej, to skupiłam się na kupowaniu większej ilości, bo myślałam, że to, co mam, mi nie wystarczy. A to była nieprawda. Więc teraz zamiast skupiać się na tym, że brakuje mi tego do spełniania swojej pasji, do znalezienia swojego hobby, czy to będą kosmetyki właśnie, czy książki, jeśli yoga, bardzo fajny przykład teraz z jogą. Nie kupiłam sobie na początku nic, kompletnie nic.
Ćwiczyłam na dywanie, co było czasami bolesne, ale mi to nie przeszkadzało. Nie kupowałam nowego stroju, nie miałam żadnych gadżetów może takich do jogi. Nie kupiłam sobie nawet ani jednej książki o jodze, bo nie miałam na to w tamtym czasie pieniędzy i zbierałam na co innego, ale to nie pozwoliło mi przestać myśleć właśnie o rozpoczęciu ćwiczeń jogi i zaczęłam. Bardzo to lubiłam, bardzo dobrze się potem czułam i nie bardzo przeszkadzało mi to, że nie mam nowych ubrań, nie mam książek, masy książek. Najlepsze właśnie w takiej sytuacji jest rozpoczęcie działań. Kolejną sprawą jest stawianie na jakość i tutaj niekoniecznie chodzi mi o to, że kupuję wszystko drogie, bo tak nie jest, ale jeśli chciałam zakupić coś od bardzo długiego czasu, coś, co wiem, że mi się przyda i w czym na przykład będę bardzo często chodzić, nie mam problemów z tym, żeby kupić coś droższego. Kiedyś tak nie było. Kiedyś myślałam właśnie, nawet jak miałam pieniądze, nie myślałam w ten sposób. Myślałam, że jak mam właśnie te 200 zł, wolę sobie pójść do byle jakiego sklepu, sieciówki, czyli też płacić wielkim firmom za, powiedzmy to otwarcie, znęcanie się nad swoimi pracownikami. Kupowałam sobie zamiast jedną porządną bluzę, którą uwielbiam, która od samego początku, od zobaczenia jej mi się tak spodobała, że potem cały czas o niej myślałam. Zamiast kupić ją właśnie jedną, potrafiłam pójść do takiego sklepu i kupić 4 w tej samej cenie. W niektórych sprawach warto jest naprawdę postawić na jakość i zapłacić więcej czasami. Potem ta rzecz tak jakby nam się odwdzięczy. Nie popieram tutaj takiej ideologii, że minimalizm to jest kupowanie tylko drogich rzeczy, bo tak nie jest. Jeśli nas nie stać, to nie jest to tragedia. Minimalizm nie jest dla bogatych i nie zamyka się na biednych, biedniejszych, no nie chcę tutaj tak generalizować, ale nie zamyka się na ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na markowe, najdroższe rzeczy. Zaczęłam doceniać również momenty, a nie właśnie rzeczy. I taki przykład, kiedy być może już wiecie, byłam jakiś czas temu w Grecji, prawie cały czerwiec, nie kupiłam sobie żadnej pamiątki. To było piękne i to było takie oczyszczające, że przywiozłam stamtąd tylko chwile, tylko wspomnienia, które przeżyłam i one, nie muszę wziąć żadnej rzeczy w dłoń, żeby poczuć, żeby wspominać tamte chwile, tylko mogę wrócić właśnie do przeszłości i bardziej je docenić. Minimalizm też otworzył mi oczy właśnie na krzywdę innych ludzi. Zapominajmy też, że ludzie też pracują w tych wszystkich fabrykach, w Bangladeszu, w Indiach, właśnie w tamtych krajach szczególnie, za marne grosze są jak niewolnicy, są właściciele, myślą, że ci ludzie są jak maszyny. Pooglądajcie sobie True Cost, taki dokument jest na Netflixie na przykład, ale myślę, że w wielu miejscach możecie to też zobaczyć i to otworzyło mi oczy właśnie na wszystkie te sieciówki i nie kupuję już tam ciuchów, chcę wspierać tylko marki, które są tego godne, które dobrze traktują ludzi i zwierzęta. Kolejną rzeczą też jest to, że już nie kupuję raczej niczego pod wpływem chwili, szczególnie jeśli to jest coś droższego. Zawsze znajdzie się coś, dzięki czemu zaoszczędzę. To jest właśnie bardzo śmieszne, że czekanie na jakąś rzecz, nawet jak jest na promocji, nie oznacza tego, że po tej promocji nie będzie innej. 9. rzeczą jest asertywność.
Nie wiem, jak to się stało. Myślałam, że będę pod tym względem bardzo cierpieć i nie będę asertywna, bo nie jestem. Ogólnie nigdy nie byłam asertywna i jeśli ktoś mnie o coś poprosił, to zawsze się zgadzałam, nawet jeśli nie miałam na to ochoty. Ale teraz nauczyłam się, że jeśli ja mam jakieś postanowienie, że nie będę chodziła na zakupy, bo tego nie potrzebuję, nie będę piła dużo, raz na jakiś czas można, ale nie będę chodziła na piwo ze znajomymi co tydzień, dajmy na to, to moje postanowienie jest na tyle silne, żeby powiedzieć nawet mojej przyjaciółce czy znajomym, z którymi się liczę, nie. I dziesiątą, myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że nauczyłam się kochać siebie bardziej za to, jaka jestem. Nauczyłam dostrzegać moje zalety, a nie to, jak wyglądam, nie to, jakie mam ciuchy i tak dalej, tylko pokochałam swój charakter i dostrzegłam dużo rzeczy, których kiedyś nie widziałam, bo myślałam, że inni będą mnie lubić, czy zwrócą na mnie uwagę tylko wtedy, jeśli schudnę, jeśli kupię sobie super bluzkę, jeśli będę miała codziennie inne ubranie. Jestem dużo bardziej energiczna, szczęśliwa, nie mam tylu takich złych dni, gdzie jestem smutna i przygnębiona. Bardzo rzadko się one zdarzają i wiem, że minimalizm mi w tym pomógł. Więc mam nadzieję, że każdy z Was w jakimś etapie, może nie jeszcze teraz, skusi się na przejście na dobrą stronę mocy i naprawdę zobaczycie, jak to potrafi zmienić życie. Ja nie miałam bladego pojęcia o tym, że te zmiany będą aż tak duże i uważałam, że ludzie, którzy kręcą o tym filmiki, zmyślają to po prostu, a teraz wiem, że to jest prawda i bardzo Was zachęcam do wypróbowania. Oczywiście, jak zawsze, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, piszcie, jak Wam się filmik podobał, czy chcecie więcej filmików o minimalizmie i mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych. Do następnego, pa!